Jest z nami Tarzan na gorąco po walce. Słuchaj, zacznę od tego, że naprawdę gratulacje, bo rozmawialiśmy wcześniej, wiedziałeś, nie masz nic do stracenia, chcesz wyjść, pokazać się tej sobie publiczności. Udowodnić. Pamiętasz? No, rozmawialiśmy o tym, że sobie coś udowodnić i wydaje mi się, że spełniłem swój plan, nie? Słuchaj, no mocny przeciwnik, tak? Miał cały okres przygotowawczy. Czy ty czułeś stres trochę związany z tą publiką? Bo pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym. Nie, wiesz co, ja stałem jeszcze przed wyjściem, bo pierwszy wychodziłem, tak jak na wszystkim tym, i on jeszcze był na dole i przybiłem się piątkę, ja mówię, pamiętaj, że my tu jesteśmy dla nich, nie, i zróbmy odpowiednie show. On mówi, no to idziemy, nie, i tyle, nie, piątki sobie przybiliśmy i ja powiem ci, aż mnie ciary przychodziły, bo powiem ci, każdy by chciał być na tym miejscu, żeby wyjść dla 14 tysięcy osób, rozumiesz, no ja jestem od tego, żeby zrobić ich show, a jestem, wiesz, jakby świeżak tutaj, więc starałem się zrobić naprawdę odpowiednie widowisko i mam nadzieję, że się podobało, no ludzie naprawdę z oklaskami mnie pożegnali, nie? No w ogóle cię przyjęli tak bardzo gorąco, to co powiedział mi twój przeciwnik po walce, to bardzo takie miłe słowa w stosunku do ciebie, mówi, patrz, pozytywny facet, wiesz, taki sami przed kamerami, taki sami na backstage'u, jak ja mam go nie lubić, nie, chcieli po prostu dać walkę. No tak, tak, to była sportowa walka po prostu, nie? I wchodziliśmy do oktagonu, jeszcze oczka sobie puściliśmy i tyle, i się biliśmy, no i tyle, no nic więcej. Miałeś jakiś konkretny plan przygotowany na tą walkę? Wiesz co, tak, trzymać dystans i nie dać się obalić, ale... Co się w konsekwencji zaraz na początku stało? Tak, bo wiesz co... No kurwa, nie jestem wirtuozem, kurwa, wiesz, stójki. Nie jestem, bo co ja się biję, co ja trenuję? Pół roku, może trzy miesiące. I wiedziałem, że on skróci ten dystans, wiedziałem. Ale ta pierwsze obalenie kontrolowałem. Tyłem do siatki byłem sobie, przytuliłem go, jeszcze dawałem mu ciosy takie z boku. Odpowiadałeś, tak? Odpowiadałem mu, kontrolowałem to, bo trzymałem go, czekałem, żeby się spompował. A wiesz, co dobrze zrobiłeś? Ja rozmawiałem z trenerem Mandlem, bo on szedł do krucyfiksa, chciał ci wykluczyć rękę. Tak. I zapytałem, czy mieli to przepracowane i ty się dobrze z tego obroniłeś, tak? No bo w konsekwencji nie udało mi się to zrobić i wstałeś jeszcze przed końcem. Chyba. Ja taki miałem plan, żeby wstać przed końcem, ale jak drugą rundę wszedłem, trzymałem dobrze dystans. Chodziłem, ale już nie miałem prądu, żeby go pierdolnąć. Ten backfist, kolano jeszcze wylatające chciałem zrobić, wiesz. Ale wiesz co, w tym momencie, kiedy akurat zacząłeś robić te takie niekonwencjonalne techniki, to ja powiem ci, widziałem naprawdę, że tam było troszeczkę taki, wiesz, wstecz i troszeczkę może nawet paniki, tak? Bo no, jednak to mogło być zaskakujące. No, tak, taki był plan, nie? Ja miałem plan taki, żeby zachować chłodną głowę, tak jak ci mówiłem, że już byłem w tej klatce i pierwsze koty za płoty, nie? A wiesz, jakie jest moje wrażenie też oglądając twoją walkę? Jeśli mogę tak szczerze, że ty jesteś dużo lepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o atak niż o obronę. Dużo lepiej tak jakby koordynacyjnie wyglądasz, idąc do przodu, a do tyłu no jest jeszcze trochę rzeczy do poprawienia. No wiesz, no to czasu potrzeba, wiesz, ja nie robię z siebie zawodnika niczego, tylko potrzeba czasu, no. Czasu. A jego siła fizyczna cię zaskoczyła? Tak, wiesz co, ja byłem gotowy na to, że on jest silny, ale nie, atak, nie aż tak, nie? Potężnie był silny. Naprawdę, kurwa, trzeba mu to oddać, no kurwa, był silny w chuj, nie? Tak, no i też wiesz, dobrze przepracowali swój okres i był przygotowany. Na końcu, w tym drugim obaleniu, te ciosy z góry, one były mocne, ale nie były tak mocne, żeby mi krzywdę zrobić, aż tak mocno. Bo ja jeszcze z dołu próbowałem ujebnąć. Kurwa. Właśnie, wiesz co, też na to zwróciłem uwagi, że ty oddawałeś, ale na przykład gdybyś, pewnie to też wyciągniesz wnioski z trenerami, próbował go zrzucić. Ja próbowałem go zrzucić. Nie było opcji. Nie dał rady. Nie było opcji go zrzucić. Ja próbowałem. Ja się zaparłem i jak on miał dosiad, ja się zaparłem i już wiedziałem, jak ja już się ruszyłem, nie ma szans. Wiesz, bo to też z boku inaczej widać, wiesz, z boku ktoś myśli, o dobra, czemu go nie zrzuca, tylko oddaje, wiesz, ciosami. Tylko to dałem radę zrobić. Bo już czułem, jak on mnie dosiadł i już wziął, wiesz, biodra mi blisko i usiadł mi, no kurwa, chłopie, no strongman, no nie dałem rady, kurwa. Czułem, że jakby... Ta próba z tego zrzucenia zakończy moją już całą, kurwa, wiesz, walkę, nie? Że w sensie, jak go próbuję zrzucić i mi to nie wyjdzie, to już nie będę miał siły nawet, kurwa, dać mu ciosu. Więc poszedłem, wiesz, po prostu furia, nie? Żeby mu oddać. No, słuchaj, on by mógł wtedy spanikować, tak. I mógł dać się zrzucić. Tak. Musisz prowadzić takie rzeczy. Powiedz mi tak, no jesteś zadowolony z High League'a. Generalnie domyślam się, że to nie jest tylko jedna walka, że wynegocjowaliście coś więcej. Czy możesz nam coś zdradzić? Tak, mam kontrakt podpisany na 3 marki. Super. Czy wiesz, no pewnie jeszcze nie było takich rozmów, dopiero usiądziesz z właścicielami, porozmawiasz na temat następnej walki. Oni też chcieli mnie pewnie zobaczyć, wyszedłem, wiesz, dwa dni przed galą. Wydaje mi się, że zrobiłem dobrą pracę od momentu przyjechania do hotelu do końca walki, nie? Mi się wydaje, że cała, i tak jak powiedziałem, że dam z siebie wszystko, jak i w klatce, tak i poza, nie? Zrobiłem odpowiednie show, mi się wydaje. No, tak mi się wydaje, że jesteś pozytywną osobą i ludzie powinni cię lubić, a szczególnie jeśli ktoś cię pozna i zobaczy też za kulisami, jakim jesteś człowiekiem. Ja jestem taki sam jak za kulisami wszędzie, no.
ja nikogo nie udaję. Wchodzę do klatki, no to przełączam, kurwa, przełącznik zwierzę, nie? I tyle, no idę się bić. Dokładnie. Następna walka zaraz będzie Denis Allan. Na kogo typujesz w tej walce? A, jednego i drugiego lubię, więc nie wypowiadam się na ten temat, ale będą mocne grzbaty na pewno. Idę zaraz tam, zaraz jest ta walka? Zaraz po tej, czyli po tym studiu jest ten. Dobra, kończymy. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zatem wszystkiego dobrego. Tarzan będzie...